W kolejnym spotkaniu chciałbym się, właściwie powinniśmy się odnieść teraz do, idąc jak gdyby no, koleją rzeczy, od kwestii autorytetu powinniśmy podjąć temat Boga. Boga, którego wyznajemy w Trójcy, tak? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego się modlimy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego chrzcimy i to imię Trójcy się tutaj pojawia i jest wyznawane przez wszystkich chrześcijan, ale przy tej okazji no, wypłynęłyby następne kwestie, które chciałbym omówić, które też wskazują na pewne różnice w podejściu ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, jak i ewangelicznych chrześcijan. W związku z tym przeskoczę może ten etap, żeby go podjąć następnym razem, a sięgnę do kolejnego, jakim po Bogu byłby człowiek. Bo myślę, że to zagadnienie jesteśmy w stanie dzisiaj jeszcze też niejako w takim jednym rzucie omówić i na ile wyczerpać, no to zobaczymy, okaże się. Dzieło stworzenia, jak wiemy, czytamy w Słowie Bożym, było dobre, czy bardzo dobre. Również w tym korona stworzenia. Człowiek, któremu oddał Bóg pod władanie, panowanie, czyli poniekąd czyniąc odpowiedzialnym całe stworzenie. Dla mnie to brzmi jak pierwsze przykazanie. Jeszcze nie było Mojżesza, jeszcze nie było zakonu. Pierwsze przykazanie, które otrzymali wszyscy ludzie w osobie Adama, to było, aby czynić sobie ziemię poddaną. Rozumiem w sposób odpowiedzialny, nie w sposób grabieżczy. Czy w jakikolwiek inny. I wspaniale z tego pierwszego przykazania wywiązują się ci wszyscy, którzy w jakiś sposób są najbliżej ziemi, czy bezpośrednio, że tak powiem, tą ziemię uprawiają, z niej żyją. Najczęściej są to prości ludzie. Ja tak to w każdym razie widzę. Kiedyś ten wątek podjąłem właśnie na pogrzebie jednej siostry, góralki. Bardzo skromnej i prostej kobiety, które właściwie, gdyby mówić o jej życiu i osiągnięciach, to właściwie nie byłoby wiadomo, o czym mówić. A jednak to była Boża niewiasta i w tej swojej postawie wobec Boga i dzieła stworzenia mogła być wzorem. A więc korona stworzenia i człowiek. No i co dalej czytamy? Człowiek również zaliczał się, do, tak jak całe stworzenie, do tych bytów stworzonych, dobrych. Ale się zepsuł, że tak powiem, kolokwialnie. Ludzie niewierzący mówią, no popełnił błąd. Dobrze jest czasami używać słów takich spoza żargonu kościelnego, prawda? Szczególnie kiedy docieramy do ludzi niewierzących, kiedy ewangelizujemy. A więc błąd, pomyłka. Słowo Boże mówi inaczej. Słowo Boże mówi, że to był grzech. Może dygresja. Czym jest grzech? Zdarzało się czasami was zapytać człowieka, jeżeli taki temat wypłynął, bo mi się nieraz zdarzało. Najczęstsza odpowiedź, jaką słyszałem, a z którą sam z katechizmu pamiętam, to była, no grzech to jest złamanie Bożego przykazania, tak? Chybienie celu. O, to brat już książki czytał. Chybienie celu to gdzieś dopiero po trzeciej książce człowiek dochodzi do tej odpowiedzi. Tak, więc najczęściej właśnie gdzieś tak na ulicy zapytać, złamanie Bożego zakazu, mówi, nie? Czym jest grzech? Zboczenie. Zauważmy, jak rozumienie grzechu przekłada i mówi nam o wizerunku, jaki ten człowiek ma, jeśli chodzi o Boga samego. Bo jeżeli usłyszymy taką odpowiedź, czym jest grzech? No, złamanie Bożego zakazu, tak? Złamanie Bożego przykazania. Czyli kim jest Bóg dla tego człowieka? Ta odpowiedź na to wskazuje. Po pierwsze jest kimś na zewnątrz. Pośredni wniosek, prawda? Złamanie Bożego. Gdzieś Bóg kiedyś ustanowił sobie pewne normy i zakazy, które wrzucił, że tak powiem, już nie chcę powiedzieć, narzucił stworzeniu, że według nich powinno żyć, a to akurat są zakazy, które zakazują rzeczy całkiem fajnych, przyjemnych, korzystnych i tak dalej. No ale on jest suwerenny i może sobie, tak? Nikt mu nie zabroni. Teraz ja, biedny, mam się z tym męczyć i z tym żyć. Gdzieś tam z zewnątrz to wrzucił, wszystko gdzieś z zewnątrz się dzieje. To się przenosi potem na ofiarę, na Jezusa Chrystusa, bo człowiek zakaz złamał, więc podpadł, że tak powiem, Bóg się zezłościł, zamknął niebo, wygonił go z tego raju,
prawda, potem przyszedł Jezus, też gdzieś tam z zewnątrz, gdzieś do jakiejś Palestyny, kiedyś tam 2000 lat temu, umarł za mnie na krzyżu, kiedyś tam gdzieś na zewnątrz cały czas. Ja raz kiedyś rozmawiałam z takim człowiekiem, jechaliśmy pociągiem i mówię właśnie, że Jezus za ciebie umarł, za twoje grzechy, przelał swoją krew. A on mówi, a czy ja się prosiłem? No, więc wszystko to dzieje się gdzieś tam z zewnątrz, nie ma większego styku z moim tu i teraz. Potem, co prawda, dzięki ofierze Chrystusa Bóg się udobruchał i niebo jest otwarte, ale teraz już staję na płaszczyźnie nauczania Kościoła katolickiego, ale teraz od moich wysiłków i starań zależy, czy tam się dostanę, czy nie. Nie? O to trzeba się z całych sił starać i na to przez to spełnianie dobrych uczynków te zasługi gromadzić. No więc strasznie okrojona dobra nowina. Ale wracając do tego obrazu Boga. Bóg jest tam gdzieś na zewnątrz. Jaki On jest? Jeżeli grzech to jest przekroczenie Bożego zakazu, no to Bóg jawi się jako sędzia, tak? Jako policjant, nie? Który przekroczyłeś zakaz, mam cię. No więc właśnie. I teraz popatrzmy, czym jest grzech w Biblii, w Słowie Bożym. Bo tu mamy ujęcie jurydyczne, prawne. Rzymianie kochali prawo i byli w tym świetni. Do dzisiaj wszyscy studenci prawa na pierwszym roku studiów, nie wiem, w innych krajach, ale myślę, że jest podobnie jak w Polsce, najpierw uczą się, zakuwają prawo rzymskie, bo jest do tej pory podstawą. I ubolewają wiele z tego powodu, bo rzeczywiście to zakuwanie dużo ich kosztuje. Ale prawo rzymskie... intelekt, rozum grecki, ale czym jest grzech w Słowie Bożym i Biblii, czyli w mentalności żydowskiej. Biblia zawsze jest bardzo, powiedziałbym, taka odnosząca się do życia. Ten wymiar egzystencjalny Biblii przewodzi. Nie grecki intelektualny, nie rzymski prawniczy, chociaż też, ale to gdzieś tam w drugim rzucie. Przede wszystkim jest ten wymiar życiowy i egzystencjalny. Czym jest grzech w Słowie Bożym, tak jak ich czytamy? Dla mnie, to jak ja to rozumiem, Biblia mówi, grzech to jest twoje osobiste, życiowe nieszczęście. I dlatego Bóg ci zakazuje. Bóg nie chce twojego nieszczęścia. I dlatego ci mówi, nie rób tego. Nie rób tego, nie rób tamtego. Nie rób tamtego, bo rozwalisz swoje małżeństwo. Nie rób tego, bo zniszczysz swoje życie. Nie rób tamtego, bo stracisz zdrowie. Grzech to życiowe nieszczęście człowieka. I dlatego jest zakazane przez Boga. I zobaczmy zupełnie, w jak innym punkcie jesteśmy. Bo w tym momencie nie ma problemu, żeby mówić temu człowiekowi o Bożej miłości. Kiedy Bóg jest sędzią lub policjantem, tłumacz mu, że nie, on cię kocha. Prawda? Tu już jest to zupełnie naturalne. Bóg pewnych rzeczy zakazuje, to prawda, ale to nie chodzi o ten zakaz, tu chodzi o ciebie. Bo chce twojego szczęścia, bo chce twojego zdrowia, bo chce twojego życia. A więc miłujący ojciec. I mamy też ten wymiar osobisty, bo to chodzi o twoje życie. I tak dalej. Także a propos dygresji, czym jest grzech? W zależności od odpowiedzi człowieka możemy wiedzieć już, jaki obraz Boga on posiada. I odpowiednio na to zareagować. Zauważmy, że istotą grzechu nie są wykroczenia, poszczególne wykroczenia przeciwko moralności. Co jest istotą grzechu? Jakie jest największe przekazanie w Słowie Bożym? Nie? Jezus pytany o to i Jezus pytający o to, jest ta sama odpowiedź podana. Miłość Boga, tak? Z całej duszy, serca, umysłu i miłość bliźniego. A więc na czym polega największy grzech? Na braku miłości, tak? W stosunku do Boga czy niekochaniu bliźniego, tak? I czyli grzech polega na niewłaściwym stosunku do Boga, niewłaściwym stosunku do bliźniego. A dopiero z tego wynikają potem te grzechy, nazwijmy to jakieś tam, prawda, szczegółowe i konkretne. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz z nikczem mieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Czytamy w liście do Rzymian 1:21. Dopóki grzech traktujemy w kategoriach tylko moralnych, dopóty od człowieka nawróconego oczekujemy jakichś osiągnięć też, tak, prawda, moralnych, właściwego postępowania i jesteśmy bardzo rozczarowani, jeśli tego nie widzimy. To jest temat na oddzielny wykład, ale wykład na temat poglądów na świat.
z naszego przekonania, z naszego poglądu na świat, czy tu byśmy powiedzieli z naszej wiary, bierze się nasz system wartości, to co uznajemy za dobre albo nie. Z tego bierze się nasza moralność i na samym końcu dopiero z tego wynika nasze postępowanie. Co konkretnie robimy albo czego nie robimy. I ta pierwsza rzecz, która wydaje się być tak teoretyczna, że to szkoda iść na wykład na temat światopoglądu, no bo to jest taka teoria, co to ma wspólnego z moim życiem. Otóż ma ogromny związek z moim życiem, bo właśnie z mojego poglądu na świat wynika to, jak ja postępuję, a to już jest bardzo praktyczna rzecz. I nie osiągają celu ci, którzy koncentrują się na tym ostatnim etapie, próbując zmienić postępowanie człowieka. Słyszałem, że po tej pierwstrojce próbowano w Związku Radzieckim zastosować w praktyce te pewne modele tam związane z dekalogiem, prawda? Co miało się, myśląc tutaj o konkretnym postępowaniu, tak właściwym lub niewłaściwym. Oczywiście to nie przyniosło żadnego rezultatu. Dlaczego? Dlatego, że żeby postępowanie zmienić, to trzeba zmienić światopogląd. Czyli my to nazywamy, w Biblii to się nazywa nawróceniem. Metanoia, zupełnie nowy sposób myślenia. Różne są apele kierowane do ludzi po to, no zmień się, postanów poprawę, prawda? Postępuj inaczej. No, taka jest kolej rzeczy. I tak to się wiąże również tutaj z tym podejściem do grzechu, bo można się na całe życie, że tak powiem, zatonąć w tych uczynkach, prawda, co słuszne, co niesłuszne, co dobrze zrobiłem, co niedobrze i nigdy nie będziemy mieli czasu na ewangelizację, ani na dzielenie się słowem, ani dzielenie się radością zbawienia, bo ciągle się będziemy troszczyć o swój stan, bo znowu coś tam zrobiłem, bo czegoś nie zrobiłem. Chrystus umarł za te nasze grzechy i ta sprawa została załatwiona na krzyżu już 2000 lat temu. I dzisiaj wiemy, że grzech nie ma nad nami władzy w tym sensie, że możemy przyjść, wyznać grzech pod krzyż, wyrzec się go i otrzymamy Boże przebaczenie, możemy iść dalej. Katolik jest w innej sytuacji, nie? Kiedyś widziałem taki obraz, nie pamiętam już czyj, to było w muzeum w Dreźnie. Napisane było właśnie po prostu katolik. Potężny filar. W świątyni całej nie widać, jest taki potężny filar i pod tym potężnym filarem, on nie był cały tak gdzieś do pewnej wysokości, stoi taki człowieczek sobie, po prostu stoi. Przyszedł człowiek naprzód do katedry i stanął za filarem, jak to czasami bywa. I teraz ten potężny filar, gdzieś w domyśle w jeszcze potężniejszej świątyni i za tym filarem stoi ten człowiek, który drży ciągle o swoje, no to czy ja będę zbawiony, nie? A więc właśnie. Korzeń grzechu i korzeń nowego życia jest gdzie indziej. Jest nie w tych kwestiach szczegółowych zakopany, ale w kwestii tej podstawowej, a więc w nawróceniu, w metanoi, w przemianie myślenia, w przemianie wewnętrznej, duchowej. I tu następuje przemiana. Z tego wyrasta, czyli z naszego stosunku do Boga. Stosunku, który może być gorący, pasjonujący, porywający, prawda, sprawiający, że wołamy Abba, Ojcze. No, albo też nie, albo ciągle zmartwieni, zatroskani o ten tutaj wewnętrzny stan w związku z tymi kwestiami szczegółowymi, różnymi, prawda, o których ciągle się przypomina i ciągle bijemy się w piersi, prawda, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu, bo tam, Panie, nie jestem godzien, prawda. No prawda, że nie jestem godzien. Nigdy nie będę godzien. Na tym rzecz cała polega, że Bóg wszystko to uczynił, że ja niegodny, a jednak. No, a jeszcze dalej jest to posunięte w Kościele Prawosławnym, gdzie to hospody pomyły, hospody pomyły, hospody pomyły i pojawia się, no jeżeli nie tysiące, to na pewno setki razy w czasie jednego nabożeństwa. Boże, zmiłuj się nad nami, Boże, zmiłuj się nad nami. Tak, wracając do tej kwestii właśnie grzechu. Adam i Ewa, grzech albo błąd, albo pomyłka. Faktem jest, że dzieci już Adama i Ewy przyszły na świat poza rajem, tak? Były zarówno w stanie zepsutej natury, były w stanie winy, były w stanie grzechu, tak? Odziedziczyły już tą zepsutą naturę po swoich rodzicach.
Na różne sposoby się to tłumaczy, w jaki sposób grzech mógł przejść na tych następców. Nie wiem, czy Was interesują te różne poglądy. Pelagiusz na przykład uważał, że każda ludzka dusza jest stwarzana jako niewinna, a Adam tylko sobie zaszkodził i jego wpływ na dalsze pokolenia to jedynie przez to, że zły przykład nam zostawił. A tylko te osobiste, świadome akty człowieka sprawiają, że może zaciągnąć winę przed Bogiem lub też nie. No, a to, że człowiek umiera, to wynika z praw natury, mówił Pelagiusz. No więc ta nauka już została potępiona w V wieku przez Kościół wtedy. Synod w Kartaginie konkretnie. Potem Arminiusz, który już może jest bliższy nam w przełom XVI-XVII wieku, przyjmował ograniczoną jedność ludzkości, to znaczy skłaniał się w zasadzie do semi-pelagianizmu. Mianowicie człowiek pozbawiony przez grzech pierwotnej sprawiedliwości został narażony na cierpienia i śmierć. I teraz bez pomocy Bożej człowiek nie jest, czy ludzkość cała nie jest w stanie dostąpić życia wiecznego. I ta niemożność ma charakter fizyczny, charakter emocjonalny, natomiast nie wiąże się z wolą ludzką. Nie ma charakteru wolicjonalnego. Nie rozumiem. Wola nie została skażona. Czyli człowiek nadal posiada. Przez grzech. Posiada całkowicie wolną wolę. Posiada całkowitą wolną wolę, ale również wolę, która nie jest tylko czysto teoretyczną cechą, ale ma moc w tej woli, aby rzeczywiście postępować i czynić. Wola nieskażona przez grzech. Tak. Jak się będziesz starał sam, to jesteś w stanie się wydoskonalić. Pytanie brzmi inaczej. To nie oznacza, że człowiek nie może przyjąć bądź odrzucić zbawienia. Chodzi o to, że ja rozumiem, że to nie jest takie rozumienie woli, tak? Tutaj właśnie myślę, że nie wiem, czy... Możesz przyjąć albo odrzucić zbawienie. U Arminiusza tak. Kwestia jakby tematu karmińskiego, prawda? Dokładnie tak. Dlatego ten element wolicyjny podkreśliłem, ponieważ to jest trochę inne rozumienie. Dla Arminiusza ma to, dla wszystkich Arminian, prawda, ma to decydujące znaczenie, bo gdybyśmy przyznali, że ludzka wola została zniszczona przez grzech, człowiek nie jest w stanie wybierać dobra, którego chce, no to jakbyśmy uzasadnili w takim razie to, że człowiek podjął decyzję, aby oddać swoje życie Jezusowi, która absolutnie na pewno jest decyzją właściwą i dobrą, skoro jego wola byłaby zbyt słaba, aby takie decyzje słuszne i właściwe podjąć. Także tutaj dlatego podkreśliłem ten element wolicyjny, bo on wychodzi w tym momencie właśnie, kiedy mówimy o dobrowolnym wyborze tutaj Jezusa jako Pana, oddania Mu swojego życia i na zasadzie wolnej woli, to znaczy możliwości nieprzyjęcia i możliwości odrzucenia w opozycji do nauczania właśnie teologii reformowanej. Właśnie, tylko to nie jest jednoznaczne, wiesz o tym. Wiem, że to nie jest jednoznaczne. To jest temat, który 400 lat się ciągnie, anabaptyści, tak, o których mieliśmy wcześniej, bardzo ładnie teologicznie pewne rzeczy uzasadniają i to naprawdę trzyma się... Tak. Ja chciałem tutaj to tylko zasygnalizować, bo mówimy na temat grzechu. Mówimy na temat grzechu i ta dyskusja, czy ta, powiedzmy tutaj, wywołanie tej kwestii, ono pokazuje, jak ona ciągle jest aktualna. Prawda? I tak, tak. No, w każdym razie dalej Arminiusz naucza, Bóg obdarza każdego człowieka Duchem Świętym, wpływem Ducha Świętego, który czyni go zdolnym właśnie do tego, do przezwyciężania tych różnych niemożności, o których mówiliśmy. Istnieje przekazana przez Adama, Ewę, rodziców skłonność do zła, z tym, że ta skłonność sama w sobie nie jest grzechem, chyba że ona rzeczywiście doprowadzi do jakiegoś aktu, konkretnego uczynku, to wtedy dopiero tym grzechem się staje. Tutaj zgadzamy się również z tym podejściem. Teoria tak zwanej nowej szkoły, czyli sama skłonność do grzechu nie jest grzechem, jedynie jest świadome naruszenie Bożego prawa. Bóg nie przypisuje ludziom grzechu Adama. Grzechem są jedynie ich własne następstwa. Dalej, no, słabość czy coś, z czym nie można się zgodzić w tej teorii, to jest właśnie to oddzielenie. Więc niewiązanie z grzechem Adama tych konsekwencji
w życiu jego potomków. No. I śmierci fizycznej także nie wiąże się z grzechem Adama. Potem teoria potępienia przez przymierze, która mówi, Bóg zawarł z Adamem, Adam jest całą ludzkością, zawarł przymierze. Ty będziesz postępował właściwie, będziesz posłuszny i ja ci będę błogosławił, otrzymasz życie wieczne. W przeciwnym razie, jeżeli to nie zostanie dotrzymane, również zepsucie i śmierć spadnie nie tylko na ciebie, ale i na całe potomstwo. Teoria, no, nie ma śladu w Słowie Bożym, aby takie przymierze było zawarte stąd również. I kolejna teoria, która została odrzucona. W Słowie Bożym czytamy coś przeciwnego. Śmierć przyszła na wszystkich, bo nie dlatego, że Bóg uznał wszystkich za grzeszników, ale dlatego, bo po prostu, bo wszyscy zgrzeszyli. Upadek człowieka. No jest kwestia dyskusyjna na temat pozbawienia go władz umysłowych, władz moralnych. Czy go pozbawił, w jakim stopniu pozbawił. Nie? W Kościele katolickim mówi się o osłabieniu tych władz i umysłowych, i wolitywnych. Protestanci tutaj w różnych swoich odmianach idą dalej. Niektórzy mówią o całkowitym zniszczeniu, takim w sensie osłabieniu, że nie sposób z nich korzystać, a niektórzy mówią tylko o osłabieniu, w tym znaczeniu, że one są słabe i człowiek nie ma mocy, nie znajduje mocy, aby we właściwy sposób korzystał z tych osłabionych zdolności przez zepsutą ludzką grzeszną naturę odziedziczoną po Adamie i Ewie. Tak więc również wolna wola zniewolona przez grzech i chociaż może działać z własnego wyboru, to raczej skłania się ku temu, co niewłaściwe, niż ku temu, co dobre i co święte. I w tym kontekście, tutaj grzechu i przekazania tego grzechu następcom pojawia się, już przechodzę do doktryny rzymskokatolickiej, kwestia grzechu pierworodnego. W Słowie Bożym nic takiego tutaj nie znajdujemy. Pierwsi ojcowie Kościoła w swoich pismach również takiego pojęcia nie używają. Greccy ojcowie mówią o fizycznym zepsuciu człowieka, które się wywodzi od Adama, ale to zepsucie samo w sobie, mówią, nie jest grzechem, nie jest winą, dopiero to, co ono ze sobą przynosi. Zepsucie nie naruszyło woli człowieka. Tendencja ta jest wyraźna w pelagianizmie, który i ta tendencja doprowadziła do odrzucenia pojęcia grzechu pierworodnego w Kościele Wschodnim, o czym też warto wiedzieć. Z kolei w Kościele Zachodnim przeważała inna tendencja. Tutaj już Tertulian twierdził, że narodzeniu duszy ludzkiej towarzyszy grzech, piętno grzechu. To piętno grzechu jest dziedziczne, chociaż tak nie wyłącza ona zupełnie istnienia dobra w człowieku. Niemniej ma formę taką przeważającą, decydującą. Ambroży poszedł jeszcze dalej, mówił o już nabytym, wrodzonym, nabytym zepsuciu przez pierwszy grzech. I Augustyn na końcu tutaj sformułował naukę o grzechu pierworodnym. Całkowitym, fizycznym, moralnym zepsuciu człowieka. Spowodowanym przez grzech Adama. Walcząc z pelagianizmem popadł, można powiedzieć, w drugą skrajność i uważał, że z natury człowiek może czynić tylko źle. Człowiek utracił swoją wolną wolę, a grzech pierworodny jest karą. I ze względu na ten grzech człowiek już znajduje się w stanie potępienia. Niestety nie znalazłem tych notatek. Pamiętam wykłady w pewnej takiej szkole biblijnej, w której uczestniczyłem swego czasu przed laty, gdzie wykładowca przedstawiał, to był amerykańska szkoła, to była z tym, że wykładowca był z Niemiec, z Nowego Testamentu akurat, i przedstawiał, pokazywał, jak Augustyn w sposób niewłaściwy nadinterpretował tekst z listu do Rzymian, w którym czytamy Rzymian 5:12, przez to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
I pamiętam tok wypowiedzi tego wykładowcy, który pokazywał, jak inny przedstawiciel Kościoła, Kościoła Wschodniego, Orygenes, interpretując ten sam tekst, dokonując jego egzegezy, dochodzi do zupełnie innych wniosków. Wskazując, tenże wykładowca, wskazując na to, że Orygenes jako człowiek Kościoła Wschodniego, który Grekom posługiwał się tak, jak my posługujemy się językiem narodowym i polskim, wyłapując wszelkie niuanse, prawda, istniejące w języku, często trudne do przetłumaczenia dla kogoś, kto się tego języka uczy z zewnątrz, tak? Powiedzmy, że jest mi tutaj tak dobrze, że dobrze mi tak. I kto to przetłumaczy? Na angielski czy jakiś inny niemiecki? A my wiemy, o co chodzi. Otóż mówił ten wykładowca, Augustyn był w podobnej sytuacji. Dla niego Greka była językiem, którego się nauczył i którego się uczył. I tłumacząc tutaj, dosłownie rozumiejąc to słowo, po prostu niewłaściwie oddał jego sens i znaczenie, obarczając niejako, interpretując ten fragment jako biblijne przesłanie mówiące, iż człowiek odziedziczył grzech z powodu grzechu Adama. I już przychodzi na świat z grzechem. Miałem takiego przyjaciela, który był do końca chyba, później już nie wiem, na starość się już nie widzieliśmy, bo ja wyjechałem z rodzinnego miasta, ale kiedy byłem jeszcze członkiem Rady Miejskiej, on mówi, że on odrzuca takiego Boga, który stosuje odpowiedzialność zbiorową. No, tu nie chodziło tylko o grzech pierworodny, ale to był jeden z tych tematów, o których rozmawialiśmy. No więc tak to zinterpretował właśnie Augustyn. I pogląd Augustyna właściwie do dzisiaj jeszcze w Kościele funkcjonuje również i inne jego też poglądy krążą wśród chrześcijan ewangelicznych. Reformatorzy wyznawali ten pogląd. No, chociaż Calvin tutaj paradoksalnie dowodził, że grzech pierworodny nie wyraża się jedynie w zmysłowości ludzkiej natury. W XVII wieku Arminianie przyjęli bardziej takie semi-pelagiańskie podejście, odeszli nieco od przekonań reformatorów. No i stąd mamy w protestanckich kościołach Europy, Ameryki różne odcienie tych poglądów do dzisiaj, które właśnie tutaj się ścierają. Jak powiedziałem, określenie grzech pierworodny na kartach, stronicach Pisma Świętego nie występuje, chociaż w Kościele katolickim jest to jeden z bardzo ważnych dogmatów. Dogmat grzechu pierworodnego, jedna z naczelnych praw wiary chrześcijańskiej, bardzo ściśle związany z ideą odkupienia i bardzo ściśle związany z praktyką kościelną. Bo wiemy, że konsekwencją takiego rozumienia tutaj kwestii grzechu pierworodnego jest również bardzo szybki chrzest. Spojrzę do dogmatyki katolickiej, przywiozłem ten tom. 9 takich książek stanowi jedną księgę pod tytułem Dogmatyka katolicka. Przywiozłem tą, z której korzystałem jeszcze jako student. I to jest 362 strona, tak. Wypowiedzi soborów na temat istnienia grzechu. Nie będę może tego czytał, żeby nie przedłużać. Grzech Adama przechodzi z wyjątkiem Bożej Rodzicielki na wszystkich jego potomków naturalnie zeń zrodzonych i nazywa się grzechem pierworodnym. Jest to dogmat wiary uroczyście określony. Na jakie argumenty, na jakie tutaj dowody powołuje się Kościół, mówiąc o tym grzechu? Jak to uzasadnia? No, przypomnijmy sobie 57 psalm, 51 psalm Dawida, wiersz 7. Wiemy, że Dawid pochodził z legalnego małżeństwa, prawda? A jednak czytamy o to, urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. To jeden z tych fragmentów, na które tutaj się Kościół powołuje. Inne fragmenty, kto się nie narodzi, nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa. Czyli
Takie odrodzenie, pisze autor, ksiądz profesor Granat, byłoby niezrozumiałe w swym dla wszystkich obowiązkowym charakterze, gdyby nie istniał jakiś grzechowy stan ludzkiej natury. No tutaj jakby trochę się uchylał, prawda, i łagodził stanowisko, bo grzechowy stan ludzkiej natury, no to to jest temat, możemy o tym dyskutować, bo to jest jednak troszkę coś innego niż fakt grzechu, który na człowieku ciąży. Kościół uchwalił naukę o pierworodzeniu? Tak. Na którym soborze? Na soborze trydenckim. A którym? A nie, na trydenckim. Tak, to no, XVI wiek to był sobór ten kontrreformacyjny, czyli czasy Lutra. Trwał długo, dość długo. Z Adama na potomków przechodzi nie tylko śmierć i kary doczesne, lecz także grzech. I dalej stwierdza, że Adam stracił i dla siebie, i dla nas sprawiedliwość i świętość. A główny argument, też zdaniem tutaj twórców dogmatu, uzasadniający istnienie grzechu pierworodnego, to jest właśnie ten fragment listu do Rzymian, który czytałem. Ten, który również do takiego wniosku doprowadził na początku Augustyna. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Czyli istnienie grzechu pierworodnego to jest jedna rzecz i istnienie ludzkiej grzesznej natury zepsutej to jest druga rzecz. W Kościele rzymskokatolickim te dwie rzeczywistości, one funkcjonują równolegle. Grzech pierworodny można usunąć. No najlepiej już przez chrzest, jak najszybciej, stąd mamy chrzest niemowląt, a natura grzeszna pozostaje. To jest, powiedzmy, różnica pomiędzy tymi dwoma stanami, o tak, powiedzmy. No. Jak powiedziałem, no Pismo Święte nie dokonuje takiego rozgraniczenia. Nie spotykamy się z pojęciem grzechu pierworodnego. Raczej mówi wyraźnie, że do końca życia, mimo zbawienia przez Chrystusa, mimo oczyszczenia przez Ducha Świętego, pozostajemy grzesznikami. Nie tylko z powodu konkretnych grzechów to mówi, ale z powodu również tego, że ta grzeszna natura daje nam znać o sobie. Dalej, jeśli chodzi o grzech pierworodny i chrzest. Otóż mówi się, Kościół katolicki uczy, że chrzest zmazuje tą plamę duchową grzechu pierworodnego. Opiera się w tym swoim twierdzeniu na tradycji, uczą tego ojcowie Kościoła, opiera się na postanowieniach synodów Orange, to był VI wiek, początek VI wieku, że chrzest zmazuje piętno grzechu pierworodnego. I to jest jeden z podstawowych argumentów za tym, aby dzieci chrzcić jak najwcześniej, aby nie umarły przypadkiem, prawda, zanim zostaną ochrzczone. I chrzest, który gładzi grzech pierworodny, przywraca ochrzczonemu łaskę uświęcającą, przywraca pierwotną sprawiedliwość, którą utracił z powodu Adama i ma on już teraz siły, aby walczyć z grzechem. Ponieważ grzech pierworodny w kategorii grzechów w Kościele katolickim uważany jest za śmiertelny, więc widzimy, że pośpiech w dokonywaniu tego chrztu jest no, jak najbardziej wskazany. Grzech pierworodny niejako jest pojęciem samoistnym, to znaczy w odróżnieniu od wszystkich innych grzechów, takich zwyczajnych, uczynkowych, powiedzmy, które człowiek w swoim życiu dokonuje. No tamte dokonuje, bo albo taką decyzję podjął, prawda, albo nieświadomie, niewłaściwie i źle postąpił. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co odziedziczył, tak? Stąd jego ranga jest jak gdyby mniejsza niż jakikolwiek grzech uczynkowy, bo nie ma w nim dobrowolnego zaangażowania osoby. Przynajmniej tak naucza Tomasz z Akwinu. Powiada, mniejsza kara należy się pierworodnemu grzechowi niż powszedniemu. Jeszcze raz? Mniejsza kara należy się pierworodnemu grzechowi niż powszedniemu. No, wiadomo. Stąd to nie wynika z woli. Tak. Tak więc
Człowiek ma w sobie siły, żeby współpracować z łaską Bożą, bo w sumie o to tutaj chodzi i do tego to zmierza. A więc powoli jak gdyby no, dochodzi do właściwej postawy, do właściwego charakteru, gromadzi jakieś czyny, zasługi, pracuje nad sobą. W każdym razie tak czy siak do końca nie jest pewien z własnego swojego zbawienia. I nawet ta nadprzyrodzona instytucja, jaką jest Kościół, też nie jest pewna, że w momencie śmierci, czy ten człowiek będzie zbawiony, czy też nie. No, widzimy tutaj pomniejszenie tego przebaczenia, jakie na krzyżu przyniósł nam Jezus Chrystus, i to takie dość radykalne wprowadzenie ludzi w błąd w kontekście pełności, kompletności, wystarczalności tego Bożego przebaczenia dla tych wszystkich, którzy poprzez wiarę skorzystają z tego, z tej Bożej łaski, czy z tego Bożego daru. No i jest to takie no właśnie wprowadzanie ludzi w błąd, równocześnie połączone z jakby, no może to już nie chcę nadużywać słów, ale to jakby ktoś pogardził tą łaską, mówiąc o tej pracy nad sobą, o tych wysiłkach, o tych staraniach, które niewątpliwie mają jakieś znaczenie w duchowym rozwoju człowieka, ale one nie sprowadzają dla nas, ani nie wysługują nam jakiejś szczególnej łaski, czy szczególnej siły, czy czegoś szczególnego tam ze strony Boga Ojca i ze strony Jezusa Chrystusa, ponieważ On już to uczynił raz wcześniej. I także akcentując tą łaskę, którą człowiek otrzymuje w chrzcie, tak łaskę uświęcającą udzielaną w chrzcie, tutaj to Kościół jak gdyby pomniejsza zmniejsza rangę i znaczenie tej łaski, którą Bóg okazał w ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu i która jest przyjmowana na zupełnie innych warunkach. I to bardzo mocno wypacza naukę biblijną. Stąd dla katolika to on tak naprawdę dobrze tego nie rozumie i tak się mota pomiędzy chwilami, słyszy o Bożej łasce i o Bożym miłosierdziu i jest gotów się tego uchwycić w akcie rozpaczy, a z drugiej strony za chwilę słyszy, że musi z całych sił się starać, pracować nad sobą i coś tam zrobić, nie wiem, pójść na pielgrzymkę, czy pójść do Komunii Świętej. Dziewięć pierwszych piątków też może być takim przykładem. No i biega tak, prawda, raz jest bliższy tej stronie, raz jest bliższy tamtej, no i całe życie, że tak powiem, męczy się, żeby zasłużyć na to zbawienie, a w końcu umiera w strachu, czy ja będę zbawiony. Pozostając jeszcze przez chwilę przy chrzcie niemowląt, zauważyliście może, Kościół zmienił stanowisko co do losu niemowląt po zmarłych, nieochrzczonych, bo to jest dogmatem właśnie, to kwestia tego limbusa. Właśnie, że nie był to dogmat, bo w przeciwnym razie to by było, nie wiem, doktrynalne trzęsienie ziemi, gdyby tak. I myślę, że Kościół by nigdy do tego nie dopuścił. Natomiast tutaj po wielu wiekach, właściwie po 20 wiekach, prawda, nauczania i nieco innego w dogmatyce księdza profesora Granata możemy znaleźć kilkanaście teorii na temat tego, co może się dziać z duszą dziecka, niemowlęcia, zmarłego bez przyjęcia chrztu. I dlatego ja, mówiąc, już rozmawialiśmy w przerwie, tak uszczypliwie mówię, że ci teolodzy, ci wszyscy tam po prostu zgadują, bo nikt tego nie wie. Najpowszechniej przyjęła się teoria otchłani po łacińsku limbusu, czyli miejsca, do którego miały trafiać dusze dzieci niemowląt nieochrzczonych. A więc tych ludzi, dusze tych osób, które zmarły przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, albo obecnie zmarły bez chrztu, a nie popełniły osobistych grzechów, złych jakichś uczynków. Otchłań, limbus, nie jest utożsamiana z czyśćcem, bo to jest jeszcze coś innego. Teolodzy mówią raczej o przedsionkach piekła, bardziej bliżej jest jakby częścią piekła. Wyznania protestanckie odrzucają istnienie
takiego miejsca, takiej otchłani. Natomiast jeśli chodzi, tutaj na marginesie dygresja, jeśli chodzi o Kościół prawosławny, on ma inną nieco praktykę, mianowicie okazuje się w kontekście chrztu niemowląt, dzieci prawosławnych są chrzczone jako niemowlęta, nie z tych powodów, bo jak mówiłem, nauczanie Augustyna, a nauczanie Orygenesa w oparciu o ten sam fragment listu do Rzymian to są dwa różne światy, ale dzieci prawosławne są nie tylko chrzczone jako niemowlęta, ale równocześnie są bierzmowane i jako niemowlętom udzielana jest im pierwsza komunia. Znaczy pierwsza, po prostu, komunia święta. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich jak one należy Królestwo Niebios. To jest tekst, który uzasadnia takie postępowanie. Wiemy, o co chodziło w tym tekście, prawda? I dlaczego nie można go uzasadniać, nie można go używać jako uzasadnienie dla chrztu niemowląt. Tam nie ma w ogóle mowy o chrzcie. Jezus mówi, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Chodziło o zwyczajową praktykę stosowaną przez matki. Przechodził rabin szanowany i znany, a Jezus był szczególnie znanym i lubianym rabinem. Przychodził, więc matki swoje dzieci brały, przyprowadzały, żeby kładł ręce, żeby błogosławił. I to Jezus czynił. Apostołowie ich odpędzali, bo jak czytamy, tam był zmęczony, czy nie był zmęczony Jezus. Ich zganił, mówi, nie zabraniajcie przychodzić do takich, bo należy Królestwo Niebieskie. I czytamy dalej, po czym brał je na ręce i błogosławił. W wielu zborach, czy we wszystkich, jest taka praktyka dzieci po narodzeniu, kiedy już można, rodzice przyprowadzają do zboru i zbór się modli, tak? Starsi czy pastor nakładają ręce. Dokładnie tak, jak już tutaj napisałem, tutaj nie ma wody, tutaj nie ma chrztu i nie wolno. To jest nadużycie takie no, najwyższej rangi, kiedy ktoś, prawda, próbuje, odwołując się do przeżyć emocjonalnych, bo tu rzeczywiście takie jakieś emocjonalne reakcje się wyzwalają. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, ale w tym tekście w ogóle nie o to chodzi. On nie ma żadnego związku z chrztem i używanie go w kontekście chrztu jest nadużyciem. Takim, no, właśnie. Bym powiedział karygodnym. No. Uwaga. Nie wiem, czy wiecie, że w środowiskach protestanckich istnieje grupa, która uważa w bardzo podobny sposób, chociaż z punktu widzenia doktrynalnego stoją oni na stanowiskach reformowanych. Są protestanci reformowani, tak, którzy uważają podobnie. Chrzczą dzieci. I dopuszczają je do komunii. Zarówno do chleba, jak i do wina. I to jest do wieczerzy, tak. I to jest środowisko kościół ewangeliczny reformowany. Tak, no, wydaje mi się, że również w kościele metodystycznym też nie ma znaczenia wiek. Kościół Lutera, jakoś. U Lutera nie ma to znaczenia, w kościele metodystycznym też. Ale Luteranie dopuszczają dużo później do pamiątki. Do pamiątki później. Ale no, mówiąc o chrzczenie, tutaj znaczy ani metodyści, ani luteranie, ani prezbiterianie powiedzmy nie koncentrują się na wieku. Nie w tym sensie, żeby jakoś koncentrowali się na chrzcie wieku niemowlęcym, ale po prostu dopuszczają możliwość taką, jeżeli akurat rodzice będą o to prosić. Także. Owszem. Jeszcze jeśli chodzi o prawosławie, jest jedna rzecz wspólna, powiedzmy bliska nam, ponieważ prawosławni dbają o to. W ich teologii chrzest oznacza mistyczny pogrzeb, prawda, śmierć oraz zmartwychwstanie z Jezusem, tak jak czytamy w liście do Rzymian 6:4-5 czy Kolosan 2:12. Tam są teksty, które mówią o śmierci, pogrzebani w chrzcie, prawda, współskrzeszeni z Jezusem. Otóż prawosławni chrzczą przez zanurzenie te niemowlęta, o których mówiliśmy wcześniej, które będą za chwilę bierzmowane i przystąpią do pamiątki wieczerzy. Tak, także zanurzają je w przygotowanej chrzcielnicy. Jest na tyle duża, żeby niemowlę się mogło zmieścić. I ta sakramentalna symbolika, prawda, jest tutaj jakoś no, zachowana. Poprzez chrzest otrzymujemy pełne przebaczenie wszelkiego grzechu, przeoblekamy się w Chrystusa, stajemy się członkami Jego ciała, Kościoła. I to jest prawda. Wszyscy mamy tę świadomość, że jest to znak włączenia do ciała wszystkich wspólnotach chrześcijańskich, włączenia do Kościoła. Dzieci, które umierają bez chrztu. No właśnie. Katolicy już mówiliśmy. Kilkanaście różnych opcji, z których główna dotyczyła limbusu, czyli otchłani, coś takiego obszaru, o którym teolodzy mówią, który
Człowiek nie ma bezpośredniego oglądu Boga. Tak to próbują formułować. No i Kościół zmienił swoje stanowisko. Doszedł do wniosku, że dzieci, które umierają bez chrztu jednak, przeznaczone są do raju. Tak twierdzi Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Limbus, tam gdzie miałyby dostęp jedynie do szczęścia naturalnego, teolodzy określili mianem przesadnie zawężonej wizji zbawienia. Dokument został opublikowany w maju 2007 roku, 41 stron, nosi tytuł Nadzieja zbawienia dla dzieci umierających bez chrztu. Jakie reakcje doprowadziły do zmiany? Zapytano jednego z jezuitów z Radia Watykańskiego w czasie takiej tutaj rozmowy. Luis Ladaria, sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej, odpowiedział on. Podstawowe racje to przede wszystkim nieskończone miłosierdzie Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Następnie jedyne powszechne pośrednictwo Chrystusa, który przyszedł na świat zbawić wszystkich ludzi. Jezus okazywał szczególną bliskość dzieciom. Te wszystkie racje prowadzą do nadziei na zbawienie tych dzieci, które umierają bez chrztu. No i te racje, no one rzeczywiście wypływają, wychodzą i są słuszne. Tyle, że Kościół doszedł do tego wniosku dopiero właśnie po 20 wiekach. No i zmienił nauczanie w takim momencie dość no, emocjonalnie drażliwym, prawda? Bo często motywem chrztu niemowlęcia był właśnie lęk o życie tego dziecka, duchowe życie. Co się stanie, jeśli umrze bez chrztu? To był przeważnie właściwie pierwszy motyw, jaki napędzał to, że rodzice organizowali uroczystość chrztu, szukając rodziców chrzestnych i tak dalej. Albo z kolei obawiali się o nasze dzieci, myślę o tutaj rodzinach ewangelicznych, które mówiły, że nie będą chrzcić niemowląt. I widzieliśmy, ja widziałem rozpacz rodziców i przerażenie, co będzie z tym dzieckiem, jeśli ono umrze. I jak my jesteśmy... No, lekceważąco podchodzimy do losu naszych dzieci, prawda, czego być nie powinno. Więc to sprawiło, że też no, reakcje były takie no, trochę smutne. Czytam jedną z wypowiedzi, trochę to, bo no, ona reprezentuje wiele innych. Trochę to dziwne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego po 2000 lat nauczania na lekcjach religii o grzechu pierworodnym i potrzebie w związku z tym chrztu noworodków. Jakiś święty miał objawienie, że Kościół katolicki zmienił w tym temacie zdanie? Czy też prawda jest względna, jak zaczynam przypuszczać? Albo inna podobna wypowiedź. Właściwie mam pytanie, jeśli teologia z dnia na dzień może zmienić sobie pogląd na tak ważne sprawy, to może tak naprawdę nic nie jest pewne zgłoszonych prawd. No więc tutaj widać, jak szatan próbuje ugrać swoje też w związku z tym, no, z tą sytuacją, w związku z tym zjawiskiem. Te fragmenty, na które powoływał się cytowany przeze mnie sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej, chciałbym tutaj ubrać w kilka wersetów ze Słowa Bożego. Oto słowa Jezusa z Mateusza 18:4. Kto więc się uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno, takie dziecię w imię moje mnie przyjmuje. Kto też zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono uszy i kamień młyński utopiono go w głębi morza. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Czy też 14 wiersz. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. My to wierzymy i praktykujemy już od samego początku, z ufnością i wiarą, również polecając nasze dzieci i błogosławiąc też krótko po narodzeniu i oczekując, aż one same też podejmą swoją decyzję odnośnie stosunku do Boga. I taka jest postawa tutaj chrześcijan ewangelicznych od początku i tu widać Kościół katolicki również teraz jak gdyby dorównuje do w swoich poglądach do tej opinii w tym właśnie dokumencie. Ktoś się więc uniży, jest największy, jak dziecię, ten jest największy. Więc postawa dziecka, prawda, miarą dla prawdziwej chrześcijańskiej postawy. Cóż jeszcze możemy powiedzieć, odnosząc się jeszcze krytycznie do tego zjawiska? No, nikt nie może być potępiony na wieki, tak wierzę, wyłącznie na podstawie grzechu pierworodnego, czyli grzechu, którego praktycznie, faktycznie
nikt nie dokonałem. Wszyscy, którzy nie grzeszyli świadomie i dobrowolnie, będą uczestnikami zbawienia. I trudno jest uwierzyć i przyjąć takie nauczanie, w którym człowiek ponosi konsekwencje czegoś, bez co miałoby go obciążać, mimo że nie był w żadnym punkcie w to zaangażowany, ani emocjonalnie, ani wolitywnie, ani intelektualnie. Trudno byłoby pogodzić z Bożą sprawiedliwością potępienie kogoś za to, w czym on osobiście w ogóle nie uczestniczył. W Kościele katolickim mamy do czynienia z klasyfikacją grzechów. To jeszcze kolejna rzecz, którą chciałbym przy okazji mówienia o grzechu podkreślić. Na pewno słyszeliście o tym, prawda? Są grzechy ciężkie, są grzechy lekkie, jest grzech śmiertelny. Siedem grzechów głównych też. To są grzechy śmiertelne, a poza tym jest ich więcej. Grzech śmiertelny to takie poważne przestępstwo, albo nie wiem, czy poważne, bo na przykład nieobecność na mszy w niedzielę już jest grzechem śmiertelnym. Czyli gdyby katolik umarł, nie wiem, w poniedziałek, a nie miałby okazji wyznać tego grzechu na spowiedzi, lub też nie uczyniłby żalu doskonałego w chwili, kiedy by umierał bez księdza, no to wtedy poszedłby do piekła, bo to był grzech ciężki, grzech śmiertelny. Grzechy lekkie mają mniejsze znaczenie. Można nawet ich nie wymieniać w konfesjonale. Ktoś przeoczył, zapomniał. Za grzechy lekkie nikt do piekła nie pójdzie. Pójdzie do czyśćca. To jest to miejsce, które Kościół przewidział. Nie chcę na razie mówić o czyśćcu, bo cały czas koncentrujemy się na tutaj tej kwestii grzechów. No więc jest jeszcze jeden taki fragment. Nie wiem, czego rozwijać. Mamy 16. Bo Jan coś napisał, jeśli pamiętacie, w pierwszym liście. Nie chodzi o grzech przeciw Duchowi Świętemu, to jeszcze oddzielna sprawa, ale 1 Jana 5,16 czytamy: jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli. A Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Tutaj katolicy odwołują się między innymi do tego wersetu, mówiąc o tych różnego rodzaju kategoriach grzechu. No. Z tym grzechem śmiertelnym tutaj u Jana no jest podwójne co najmniej zaskoczenie, bo po pierwsze, no kto to mówi? Mówi apostoł miłości, że istnieje coś takiego. Jak to pokazuje, jak ważną sprawą w życiu chrześcijana jest grzech, prawda? Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Drugi fragment Jana. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. 1 Jana 3,6. Zauważmy, że w tym wierszu 1 Jana 5,16 głównym tematem nie jest grzech, ale jest modlitwa. Jan mówi o modlić się, nie modlić się. I o kogo? O kogo tak, a o kogo już nie. I nie to jest, prawda, tutaj głównym tematem. Grzech śmiertelny albo nieśmiertelny, jest to wątpliwość dzisiaj dla nas. Dla Jana nie było tej wątpliwości, bo w ogóle tego nie wyjaśnia. I jemu współcześni prawdopodobnie również takiej wątpliwości nie mieli. Jedynie problemem było, czy modlić się o takich, czy już się nie modlić. Jan to tutaj prostuje w tym liście i mówi chrześcijanom, co powinni w związku z tym, jak powinni postępować. A więc problem był inny niż tutaj kwestia, czy Jan tutaj uzasadnia istnienie grzechu śmiertelnego. No nie to ma na myśli. On myśli tutaj o modlitwie. No niestety w temacie rozróżniania grzechów w Nowym Testamencie żadnej innej wzmianki nie ma. Więc nie może nam tutaj tekst Nowego Testamentu pomóc. W Starym Testamencie jest rozróżnienie grzechów na świadome lub też nieświadome. Jeżeli ktoś grzeszył nieświadomie, za to mógł przyjść, złożyć ofiarę i grzech był jego przebaczony. Jeżeli ktoś grzeszył świadomie, z premedytacją, czyli tak można powiedzieć ze złą wolą, wiedząc, że łamie Bożą wolę, Boże przykazania, taki grzech tutaj w Starym Testamencie, żadna ofiara już nie była w stanie takiego grzechu odkupić i
i żadna ofiara nie była tutaj wystarczająca. I były grzechy w Starym Testamencie, za które karano śmiercią. Tak? Kamienowanie na przykład. No, zbór Jezusa Chrystusa nie może kogokolwiek skazać na śmierć, a już tym bardziej za złamanie prawa mojżeszowego, więc trochę te fragmenty Starego Testamentu nie bardzo odnoszą się do życia chrześcijan w dzisiejszym tutaj chrześcijańskim kościele. Tam wymienione grzechy, prawda, no to na pewno nie są grzechy, grzech śmiertelny, o jaki Jan mógłby mieć na myśli, pisząc te słowa w tym, zawarte w pierwszym liście, które cytowaliśmy. A więc nie o to tutaj na pewno chodzi. Są niektórzy bibliści sugerują, że może tu chodzić o takie sytuacje, których mamy kilka ilustracji w Nowym Testamencie, gdzie nie ma pojęcia jako grzech śmiertelny, ale śmierć nastąpiła. To jest śmierć Ananiasza i Safiry. To jest oddanie niemoralnego członka zboru szatanowi na zatracenie ciała, pisze apostoł Paweł 1 Koryntian 5:5. Albo wspomnienie tych, z których wielu zasnęło z powodu niewłaściwego podejścia do pamiątki wieczerzy. 1 Koryntian 11:30. Ale zauważmy, to nie zbór skazuje ich na śmierć. Zbór nie może skazać nikogo na śmierć. A Bóg może. Czy istnieje związek tego fragmentu z Ewangelii Marka, Łukasza, Mateusza, gdzie mowa jest o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu z tym fragmentem Jana? Przepraszam, ta śmierć też bardzo wątpię. Śmierć fizyczna, tu życiowa, czy śmierć jako zatracenie wieczne? Jak? Śmierć fizyczna. To chodzi o tą śmierć tu w życiu, tak? Gdzie chodzi? Fragment Jana. 16, tak. Do tego właśnie chciałem dojść w następnym wierszu, bo wyprowadzić chciałem wniosek z tego, co do tej pory mówię, że Janowi w tym fragmencie wyraźnie widać, Jan nie ma na myśli śmierci tej fizycznej, ale mówi tu o śmierci duchowej, bo te wszystkie tutaj sytuacje, które wymieniam, one nie pasują tutaj do tego tekstu. Również te historie z tą śmiercią fizyczną, czy Ananiasza Safiry, czy tego oddanego na zatracenie ciała, czy tych, którzy wielu zasnęło z powodu niewłaściwego podejścia do Wieczerzy Pańskiej. I również nie wątpię, żeby Jan mówił to w jakiś sposób. Słowa Jana były związane z tym, o czym piszą ewangeliści, mówiąc o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. W tym w kontekście tutaj tego fragmentu i tego listu tutaj Duch Święty w ogóle nie występuje. Stąd nie łączymy tych dwóch spraw. I trudno również dopasować ten fragment do podziału grzechów w kościele rzymskokatolickim. Jeżeli ktoś popełnił grzech śmiertelny, to znaczy, że nie mamy się o niego modlić? Jeżeli by to miało, grzech śmiertelny Jana miałby oznaczać to samo, co grzech śmiertelny w kościele katolickim. Jak powiedziałem, już nieobecność na mszy jest grzechem śmiertelnym. To znaczy, że już teraz nie należy się o takiego człowieka modlić. No, także nie sposób się domyślić, jakie grzechy apostoł Jan ma tutaj na myśli. Nic o nich nie napisał, o ich naturze. Tylko po prostu użył takiego pojęcia. Biorąc pod uwagę kontekst całego listu, gdzie wielokrotnie przewijają się te pojęcia życie i przeciwstawiana mu śmierć, możemy być niemal pewni, że ta śmierć, o której tu mówi, o grzechu śmiertelnym, oznacza śmierć duchową. Z biblijnego punktu widzenia każdy grzech oznacza śmierć duchową. I każdy niewyznany, niewybaczony grzech jest śmiertelny. No tak czy nie? Karą za grzech jest śmierć wieczna. I albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, tak? Rzymian 6:23. No. I taka jest tutaj w kontekście podziałów na grzech śmiertelny czy lekki stanowisko biblijne. Czyli byłby to ktoś, który po prostu trwa w umyśle grzechu, nie zamierzając wokół budować się. Prawdopodobnie tak. Ale to jest jedno z przypuszczeń, może być ich więcej. Ktoś, powtórzę do mikrofonu, ktoś, kto trwa w grzechu, nie zamierzając tak zmienić swojej postawy. Ale jak powiedziałem, z biblijnego punktu widzenia każdy niewyznany, niewybaczony grzech jest grzechem śmiertelnym. I karą jest śmierć wieczna. A najbardziej właśnie zagrożeni z grzechem są właśnie ci ze względu na ich postawę, o których tutaj bracie wspomniałeś. Ci, którzy nie przejmują się swoim stanem.
Także można powiedzieć, nie tyle ranga grzechu nie pozwala na jego odpuszczenie. Bo tak jakby ofiara Chrystusa była tu niewystarczająca, tak? Można by gdzieś tam w podtekście dojść do takich wniosków, co jest nieprawdą. Ile raczej właśnie postawa grzesznika, ostateczny brak pokuty czy odrzucenie ofiary Syna Bożego. To wyklucza możliwość przebaczenia mu. I w tym kontekście też niektórzy podejrzewają, że Janowi chodzi tutaj być może o nauczycieli, heretyckich nauczycieli, których określał mianem antychrystów. I wielu antychrystów już się pojawiło. Ci, którzy odrzucają, prawda, i trwają w tym. I przed nimi apostoł Jan w swoim liście ostrzega. No. Popatrzmy, że słowa Jezusa. A tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie, to słowo również mówi o postawie człowieka. Tak? Czyli mamy tu do czynienia z zatwardziałością człowieka, który się zapiera, w przeciwieństwie na przykład do Piotra pokutującego, który 3 razy się zaparł. A jednak Jezus mu wybaczył. Mimo, że tekst mówi, ale każdy, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie tyle chodzi o sam fakt, o czyn, ile o postawę tego człowieka. Wewnętrzne trwanie. Czyli krótko mówiąc, każdy grzech jest odpuszczalny, z którego się pokutuje. Mm-hmm. Tak, to rozumiemy i tak wierzymy. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wszelki grzech, wszelka nieprawość, to daje nam spokój i poczucie bezpieczeństwa. Tak. No, więc tyle w kontekście tego fragmentu 1 Jana 5,16, bo on, patrząc tak bardzo powierzchownie, wydaje się być wspierający, jak gdyby ten podział, jaki występuje w Kościele katolickim na różnego rodzaju grzechu. Jeśli komu mało tej tutaj egzegezy, jaką zrobiliśmy na marginesie, to są wykłady z Nowego Testamentu i tam dopiero specjalista wam powie, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Proszę pytać przy tamtej okazji. No. Jak podsumowując, Biblia nie dzieli grzechów na lekkie i na ciężkie. Każdy nieprzebaczony grzech prowadzi do śmierci. Pismo Święte mówi, ktokolwiek zachowa cały zakon, chybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Jeden niewłaściwy krok, tak? Idzie alpinista w góry. Jeden niewłaściwy krok i spada, prawda? I ginie, i spada w przepaść. Także spożycie zakazanego owocu, prerogatywy, którą Bóg sobie zastrzegł gdzieś tam w raju przez pierwszych rodziców, też pociągnęło tragiczne skutki. No. A jeszcze do tego klasyfikowanie grzechów na ciężkie i lekkie wcale nie jest łatwe. Sam Jezus tutaj nam nie ułatwia, bo to, co zakon mówił jasno i wyraźnie, nazywając pewne rzeczy po imieniu, Jezus to potem zreinterpretował w duchowym sensie i czytamy w Słowie Bożym, prawda, Jezus mówi, zabije, prawda, kto się gniewa na brata, pójdzie pod sąd, tak? Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda, popełni sobóstwo i tak dalej. Więc próbujmy teraz określać, które grzechy są ciężkie, a które są lekkie, prawda, i jakoś iść za tym rozeznaniem. Klasyfikowanie grzechów, tak. Słowa Jezusa tutaj bynajmniej tego nie ułatwiają. Wszystkie tak zwane grzechy lekkie, okazuje się tu Jezus, kto się gniewa, kto patrzy, tak? Lekkie grzechy, w sumie Jezus podnosi do rangi grzechów ciężkich, które zasługują na śmierć. Tak więc podział grzechów na śmiertelne i lekkie jest nieuzasadniony biblijnie, a nawet choćby w świetle Jezusa, który właśnie te niby lekkie podnosi do tak wielkiej rangi, wydaje się być prowadzenie takiego podziału jest trochę niemoralne. No. I jeszcze jedna rzecz związana z grzechami to kwestia odpustów. Kodeks prawa kanonicznego 992 punkt. Od całe prawo kościelne, na którym stoi Kościół rzymskokatolicki, taka niepozorna broszura, książeczka 929.
jest. Pomyliłem się, powiem to do mikrofonu, bo ktoś mógłby szukać potem 929. Nie, to jest 992. Jak to mówią, czeski błąd. 992. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. No i tekst ten tak, tekst wymaga komentarza. Na pocieszenie mogę też to powiedzieć, że również no, katolicy tego nie rozumieją i nawet... Nawet nie, to, bo to właściwie nie muszą tego rozumieć. Najważniejsze, że jest skutek, że przyjęcie odpustu powoduje, że są odpuszczone wszystkie grzechy. Chociaż jest odpust cząstkowy, częściowy i odpust zupełny. No, więc zależy, jaki to jeszcze, jakiego rodzaju odpust, z jakim rodzaju odpustem mamy do czynienia. I to każdy doskonale katolik wie. I to mu w zasadzie wystarczy. A jaki jest mechanizm tego działania? No to... To było karze doczesnej, tak? Dobrze zrozumiałem. Ja to rozbiorę, że tak powiem. I odpust jest to darowaniem, bo tutaj cały czas no, poczujemy trochę ten smaczek tej pewnej logiki, już nie powiem ducha może, ale może i ducha też właśnie katolicyzmu. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otóż, kiedy przychodzi, nie wiem, katolik do spowiedzi i słyszy, że ksiądz, że otrzymuje odpuszczenie grzechów, ksiądz oczywiście mówi, że to nie on odpuszcza, to Bóg odpuszcza za pośrednictwem księdza. I to jest ogromna ulga, kiedy się usłyszy właśnie to pukanie, bo już wtedy ma się pewność. To znaczy, zeszło to ze mnie i teraz mam dobrą wolę, nie chcę grzeszyć więcej i idę w świat z nadzieją, że Bóg będzie mnie w tym wspierał. Otóż odpuszczenie grzechów dotyczy winy. Ale jest jeszcze kara. Pojęcie, które występuje w teologii katolickiej. Weźmy taką analogię. Gościu jest w sądzie, bo coś przeciwko komuś, prawda, wykonał. I został aresztowany. I jest rozprawa sądowa i ten pokrzywdzony mówi, proszę Wysokiego Sądu, ja uroczyście oświadczam, że ja mu wybaczam. I nie roszczę sobie żadnych tutaj, prawda, no nie mam żadnych roszczeń w stosunku do tej osoby. No i dobrze, wina została przebaczona, ale sąd orzeknie karę, bo jest jeszcze kara za to, która mu się należy. I tak właśnie przez analogię Kościół katolicki tłumaczy Boże odpuszczenie. Bóg odpuszcza winę, ale jest kara. Kara, którą możemy zmniejszyć poprzez jałmużnę, tak, różnego rodzaju tutaj posty, no nie wiem, jeszcze może trzecia forma, no żeśmy mieli trzy, nie? I modlitwę, o właśnie. I dlatego tutaj mamy to sformułowanie. Bo za grzech, który Bóg odpuścił co do winy, bo odpuszczenie Boże dotyczy tylko winy, trzeba jeszcze no, odpokutować, ponieść karę. Na pokutę. I albo człowiek odpokutuje tu na ziemi poprzez różne ascetyczne praktyki, a jeżeli nie, to będzie musiał odpokutować w czyśćcu. I tak należy rozumieć to pierwsze zdanie. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Co do winy Bóg już przebaczył. Pozostała jeszcze kara, którą trzeba pokutować. I teraz jest to kara, jak tutaj mówi słowo, doczesna. Odpust nie dotyczy kogoś, kto już jest w niebie, bo już jej nie potrzebuje. Odpust nie dotyczy kogoś, kto już jest w piekle, bo mu nic to nie pomoże. On dotyczy tylko tych, którzy są w czyśćcu, a więc cierpią doczesną karę, którą muszą tam odpokutować. Nie mówiliśmy jeszcze o tamtych, prawda, obszarach, to wyjdzie w następnych wykładach. Teraz jednak tutaj to nawiązuje, ten tekst nawiązuje, więc również tłumaczę, jaka jest w tym logika. Bo jak powiedziałem, logika jest wszędzie i to taka żelazna i konsekwentna ogromnie. Jedno pytanie, a co jak
tej kary się nie wykona, to się cofa to, co było odpuszczone z powrotem? Nie, nie, nie. Odpuszczenie winy jest odpuszczeniem winy, a kara się wykona, bo jeżeli w tym życiu poprzez różne praktyki, ograniczenia, prawda, jej nie odpokutujesz, to trafisz do czyśćca, gdzie będziesz musiał to odpokutować. Tak, tak. Także tu nie ma tu ucieczki, nie ma furtki żadnej. A więc tak, odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej. Czyli tej, którą bym odpokutował tu albo w czyśćcu. Odpust jest darowaniem kary doczesnej. Za grzechy odpuszczone już co do winy. Jasne teraz, prawda? Kara doczesna. To, co musielibyśmy odpokutowywać tutaj albo w czyśćcu, zostaje nam odpuszczone. Nie będziemy za to cierpieć. Może być odpust zupełny, może być odpust cząstkowy. Są odpusty, nie wiem, parafialne. Kiedy są odpusty parafialne? Wtedy, kiedy imię patrona, tego, pod którego imieniem kościół parafialny funkcjonuje, prawda, są obchodzone. Jest odpust z powodu święta zmarłych w praktyce kościelnej, kiedy wszyscy idą na groby 1, tak, czy 2 listopada. Można pod pewnymi warunkami, bardzo prostymi, modląc się za tą zmarłą osobę, odwiedzając kościół, coś tam jeszcze, proszę, msza? Nawet msza chyba. Aha, dając ofiarę być może. W każdym razie można odzyskać odpust zupełny dla duszy, o którą się modlimy. To jest coś niesłychanego. Ja znam sami, kiedy byliśmy młodzi, no to żeby wyciągaliśmy tam ciocię, wujka z czyśćca, ofiarując odpust zupełny za kolejne osoby przy okazji właśnie święta zmarłych. A notowaliśmy to sobie po to, żeby nie zmarnować czasami dwa razy za tego samego wujka. Tego odpustu nie złożyć, bo to kolejną osobę, że tak powiem, z czyśćca wyprowadzało, prawda? Czy można, pytanie teraz, to w takim razie jak katolicy tłumaczą karę, jaką poniósł Pan Jezus? Za co Pan Jezus tak naprawdę? Jak katolicy tłumaczą karę? Za co poniósł karę? Pan Jezus poniósł karę. Za grzech. Za grzech. No cierpiał za grzech, tak. Za grzechy wszystkich ludzi. I no, Bóg przyjął i dzięki tej Jego ofierze wybacza nam nasze winy. Winy. Aha. Ale Jego kara nie jest wystarczającą do... Kara, która na Niego spadła, tak? Taki jest skrót myślowy, mówisz, Jego kara. Tak. On był ukarany za nasze winy. Za nasze grzechy, właściwie tak mówi słowo, tak. Tak. No, odpokutowywanie tego jeszcze raz, skoro tak. Jezus to zrobił. Jest jakby zadrwieniem, przepraszam za to słowo, z Jego ofiary. No. Mocne słowa, tak to wygląda. Ale nie tylko takie przywodzą. Mhm. A jeszcze raz, jak tłumaczą? Jest jakieś formalne stanowisko kościoła? Nie. Ja w tej chwili nie pamiętam. Być może jest, ja nie pamiętam w tej chwili jakiegoś formalnego. Chrystus umarł na podstawie ofiary Chrystusa, Bóg przebacza nam nasze winy. Tak. I tyle? Tak. Nie jest to rozwijane. Nie przyspada na Niego kara. My to wiemy przecież. On poniósł nasze winy na krzyż. Czy podwójna kara? Ten temat nigdzie nie jest w ogóle zawarty w jakiejś formalnej. Ustosunkowali się, tak? Magisterium. Nie kojarzy. Nie mówię, że nie, bo może mogłem coś przeoczyć, nie? Mogę czegoś nie wiedzieć. To dosyć istotny temat jest, prawda? Który, rozumiem, nie został w ogóle poruszony jakoś. Może uda mi się tutaj coś w międzyczasie więcej, w tym szczególe, odkryć, no bo wszelkie narzędzia w zasadzie mam w domu na półce, więc jeśli tylko czas pozwoli. Dobrze, czytajmy dalej. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany, tu często mówi się, że poszedł do komunii, wcześniej do spowiedzi, i po wypełnieniu określonych warunków przez działanie Kościoła. Dokonuje się to, otrzymuje wierny, a dzieje się to przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. Ten skarbiec teraz musimy rozprowadzić. Otóż Kościół katolicki uczy, że wszyscy ludzie, którzy, nie wiem, podejmują jakiekolwiek działania mające na celu dobro duchowe, własne,
no słusznie czynią, prawda, ale może się tak zdarzyć, że podejmują tych działań więcej niż sami potrzebują ze względu na swój duchowy stan. Bo może nie są aż tacy źli, albo inaczej powiem, inny przykład. Człowiek podejmował różnego rodzaju praktyki ascetyczne, troszcząc się o swój stan duchowy, tak, a potem przyszły prześladowania i nie zaparł się Chrystusa, zginął w czasie tych prześladowań. Krew, męczeńska krew obmywa wszystkie grzechy. Te jego praktyki pokutne, mające na celu jego duchowe dobro, już mu były zupełnie niepotrzebne, skoro jako męczennik przelał swoją krew. Co się dzieje z tymi praktykami? Otóż one tworzą ten skarbiec, zadośćuczynień. A skarbiec negatywnych uczynków też się zbiera? Który spada też na pozostałych? Może tam szatan coś zbiera. Kościół raczej nie, ani niebo też. Właśnie, nie ma o tym mowy. Nie ma o tym mowy. Nie mówi się o czymś takim. Takie, ja się nie zetknąłem z tym pojęciem i tutaj sądzę, że takie rzeczy bym na pewno dostrzegł albo zapamiętał też, więc tego o tym się... To nie funkcjonuje. Dobre uczynki nie funkcjonują. Dobre funkcjonują. Tak, nie ma skarbca złych. Tak, tak przynajmniej. No ja myślę, że... Chodziło mi o złe w kontekście... jakby prześladowań, które Kościół sprowokował. Złe uczynki w kontekście prześladowań. No, tak. Się sam no więc właśnie ciekawe, bo za złe uczynki sprawa jest prosta. Za złe uczynki piekło, tak? A za dobre uczynki to już jest bardziej skomplikowane. Bo to może piekło, przepraszam, bo to może niebo, a może czyściec, a może jeszcze przebaczenie co do winy, ale nie co do kary i może jeszcze są grzechy. A nie, to grzechy to znowu są te negatywne. Ale autoryzacji, że jest autorytatywny, to nie jest to teraz zastępowanie Chrystusa? No, można to, oczywiście, oczywiście. Nie przyjdzie do mnie tylko przez Ojca, tylko przeze mnie. Kościół tutaj określa swoje prawo, jak gdyby, do takiego działania, że jest on sługą odkupienia. Przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie, takiego słowa tu użyto, rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. A więc te wszystkie dobre uczynki w sensie tego duchowego dobra, które zostały wypracowane przez ludzi, wszystkich ludzi łącznie z Marią, ale nawet mowa o zadośćuczynieniach Jezusa Chrystusa, który też zadośćuczynił Bogu, to wszystko tworzy pewien skarbiec gdzieś tam w niebie, do którego Kościół uważa ma prawo wglądu i dysponowania nim i z tego, ze skarbca tych zasług czerpie, obdarzając tymi zasługami w postaci odpustów od kary doczesnej tych wszystkich, którzy spełnią warunki, aby taki odpust otrzymać. Czyli takim warunkiem na przykład może być na pokutę odmów 5 razy zdrowaś Mario, czy tam coś inne? Z reguły przy okazji każdego odpustu te warunki są określone, nie są zwykle trudne. Ty mówisz o tym, co Kościół zadaje za pokutę w Kościele po spowiedzi. No więc tutaj wygląda to bardziej pozytywnie, nie? Jakaś modlitwa, jakieś odwiedzenie Kościoła, czy czasami właśnie w niektórych potrzeba spowiedzi lub przyjęcia komunii. Raczej rzadziej to nie jest aż tak często wcale wymagane. Tak więc na tym polega odpust i tak to Kościół rozumie. Pamiętam kiedyś w jednym z naszych seminariów, to nie było baptystyczne, tutaj w Polsce zaproszono mnie na wykład z teologii rzymskokatolickiej pewnego człowieka, który miał być wykładowcą w tej seminarium. Właśnie teologii rzymskokatolickiej i poproszono, żebym posłuchał jego wykładu, a przy okazji może zadał mu jakieś pytania i tak się zorientował mniej więcej, jak on w tej teologii tam się czuje. To był z Niemiec wykładowca. No i zadałem mu właściwie tylko 2 pytania. Jedno pytanie dotyczyło wyznania wiary, credo, a więc jakby nie było fundament katolickiej doktryny. Mianowicie tam jest w pewnym momencie powiedziane wierzę w świętych obcowanie. Pytam, co to jest świętych obcowanie? Dojdziemy do tego, nie dzisiaj, sorry, zawiesimy to, bo nie umiał. Znaczy, nie to, że nie umiał, mówił, ale to nie była odpowiedź. I potem zapytałem, bo skoro ma wykładać teologię rzymskokatolicką w Polsce, no to zapytałem go o ten nasz religijny, katolicki folklor, a jest jedną z, oprócz świąt maryjnych, największym takim, jak gdyby, fragmentem folkloru jest odpust, parafii odpust, prawda? Spytałem, a co to jest odpust? No, też nie umiał tego wytłumaczyć. Jak sami widzicie, no nie jest to takie proste, ale no, swoją logikę ma.
Tak, także jeżeli chodzi o historię tutaj odpustów, jeszcze powiem, że no, w pierwotnym kościele oczywiście o czymś takim nikt nie słyszał, jak praktyka odpustów. Kiedy ją zaczęto stosować, no, mówi się o papieżu w V wieku, dotyczyła wyłącznie żywych. Więc, przepraszam, w V wieku papież protestował przeciwko ewentualnym takim myślom, które mówiły, że miałoby to dotyczyć odpustu dla zmarłych. Biskup rzymski Gelasius w 495 roku powiedział: domagają się od nas odpuszczenia grzechów również zmarłym. To oczywiście jest dla nas niemożliwe, ponieważ mówi się, cokolwiek wiążecie na ziemi, ci, którzy nie są już na ziemi, podlegają wyłącznie sądowi Bożemu. No więc już wtedy no, Kościół jednak poszedł dalej. I w 1095 roku na synodzie w Clermont papież Urban II ogłosił odpust zupełny dla wszystkich, którzy wezmą udział w wyprawach krzyżowych. Pamiętacie tą historię, bo to nieraz w filmach nawet wychodziło, że to powodowało, że człowiek otrzymał odpust od wszystkich karnoczesnych. Potem papież Klemens VI, to jest XIV wiek, ogłosił naukę, według której Kościół jest posiadania skarbca łask i nadmiarem zasług jednego człowieka na przykład może obdarzać drugiego. W XV wieku Sykstus IV ogłasza odpusty dostępne dla dusz przebywających w czyśćcu. Tu następuje przełom, gdzie odpust zaczyna dotyczyć również osób zmarłych. Wiek XV. Od tego czasu były one stosowane już wobec wszystkich zmarłych. No i w sumie stały się źródłem, tak już jak gdyby rykoszetem, skutkiem ubocznym ogromnych dochodów dla Kościoła, ponieważ no, zaczęto wykupywać te odpusty, troszcząc się o los swoich najbliższych zmarłych. I wiemy, że apogeum sprzedaży odpustów miało miejsce w XVI wieku, kiedy to zbierano pieniądze na co? Na budowę bazyliki świętego Piotra, czyli dzisiejszy Watykan. Nie wiem, na ile zdajemy sobie z tego sprawę. Ja to samo powiem, ale innymi słowami. Bo ten, kiedy dzisiaj się mówi, czy patrzy Watykan, się wydaje, no, Kościół katolicki. Tak stary jak Kościół katolicki. Watykan wieczny. Kiedy byłem w Rzymie wraz z grupą studentów, byliśmy na Lateranie, przed Bazyliką Laterańską i patrzę, tam taki potężny posąg Franciszka z Asyżu. No. I byłem zdziwiony. Myślę, co ma piernik do wiatraka? Co tu Franciszek przed Bazyliką Laterańską? Jak? Dlaczego akurat tu ten pomnik postawili? I dopiero potem doszedłem. W czasach Franciszka z Asyżu, to jest XIII wiek, druga połowa XIII wieku, jak zmarł, Watykanu w ogóle nie było. To była kupa gruzów, chaszczy, krzaków, nie wiem, czego tam jeszcze. Burz, mówiąc po angielsku. No. Ruiny bazyliki pokonstantyńskiej. Papież w tym czasie rezydował na Lateranie. To była. Tam papież Franciszka przyjął. I stąd pomnik stoi jak najbardziej na właściwym miejscu. Bazyliki Watykańskiej, która jest dzisiaj symbolem jak gdyby odwiecznego kościoła katolickiego, w ogóle nie było. W XVI wieku zaczęto zbierać kasę, bo papież miał aspiracje artystyczne i pewnie jeszcze jakieś inne, aby coś takiego zbudować. I też tak mówię trochę z bólem w sercu, a zarazem z pewną dozą takiej uszczypliwości, że ceną tej bazyliki świętego Piotra i w ogóle watykańskich budowli, ceną jest reformacja, jest rozłam w kościele. Bo w sumie Luter, który będąc zakonnikiem augustianinem, reguły Augustyna przestrzegającym, kiedy próbował jako nie pierwszy reformator reformować Kościół, kiedy odmawiano mu dialogu, w końcu nie widząc innego wyjścia wziął i przybił swoje tezy w najbardziej publicznym miejscu, do jakiego miał dostęp, w centralnym miejscu, na centralnych drzwiach kościoła. Wiem, że są historyczne dyskusje, czy w ogóle on tam przybijał. Niech się spierają eksperci. I ogłosił te tezy i potem to zaowocowało pewnym biegiem wydarzeń, których Luther nawet, bym powiedział, nie planował. Bo celem Luthera, ani zamysłem Luthera nigdy mu na myśl nie przyszło, żeby zakładać jakiś nowy kościół. I tutaj obciążanie Luthera winą za rozłam w kościele jest takie trochę nie do końca fair.
Bo on tego nie planował, ani tego nie zamierzał, ani do tego nie dążył. Widać wspaniale, czytając dokumenty, jak dopiero dyskusja z Eckiem, kardynałem, bardzo inteligentnym człowiekiem, uświadomiła mu, jakie są konsekwencje jego poglądów. I chcąc pozostać wiernym swoim poglądom, konsekwentnie odrzucał autorytet już soborów, autorytet papieża, bo Eck logicznie mu wykazywał niespójność w tym myśleniu i on, chcąc pozostać dalej spójny i logiczny, odrzucał te autorytety. I w końcu doszło do rozłamu, którego, jak powiedziałem, nigdy nie planował. Rozłamu, gdzie uzyskał ogromne poparcie książąt niemieckich, bo to znaleźli człowieka, który sprzeciwił się papieżowi. Ci, którzy go poparli, książęta, wcale go nie popierali z powodów religijnych. Czy między innymi, nie tylko z powodów religijnych. I oto Luther raptem znalazł się na czele potężnego ruchu społeczno-religijnego. Zupełnie bym powiedział, do tego nieprzygotowany, bo jak powiedziałem, tego ani nie planował, ani nie zamierzał. No i w sumie stało się to, co się stało. Czyli to najgorsze. Bo ja tam się nie cieszę z żadnego rozłamu. No, więc niestety, ale właśnie tu mówimy teraz o tych odpustach. I sprzedaż odpustów to była ta kropla, można powiedzieć. Bo to nie jest tak, że Luther z powodu odpustów rozpętał takie piekło, taką zadymę w kościele, że użyję młodzieżowego języka. Więc no właśnie ta kropla, która przelała czarę, to było to, co on zobaczył w Rzymie, kiedy tam pojechał, jako zakonnik. A to było sprzedaż odpustów, zbieranie pieniędzy, kasy na budowę tej właśnie bazyliki, która tam dzisiaj jest. No więc tyle może na temat tego odpustu. Wszystkie te poglądy i praktyki są nieuzasadnione, sprzeczne z zasadami Pisma Świętego. Ci, którzy ufają Chrystusowi, są usprawiedliwieni z łaski, przez wiarę, nie na podstawie uczynków i nie potrzebują odpustów ani z rąk kapłana, ani z rąk, nie wiem, papieża. I zasługi świętych, nie wiem, na czym są oparte, wręcz raczej należałoby powiedzieć, że są tylko wymysłem, bo nikt poza Chrystusem nie jest w stanie zbawić grzesznika i nikt nie dostępuje zbawienia za swoje uczynki. Tym bardziej nie mogą być one przekazywane komuś innemu, tak jak tutaj mamy. Także nie mają one żadnej wartości, te odpusty, a nawet więcej, bo są sprzeczne z biblijną nauką. I tyle na tym bym zakończył to drugie rozważanie związane z człowiekiem, kondycją jego grzeszną naturą, ewentualnym grzechem pierworodnym, jak to występuje w Kościele katolickim, z klasyfikacją grzechów, jak to mamy do czynienia w Kościele katolickim i związane z tym tematyką odpustów, ciągle jeszcze też funkcjonującą, żywą w Kościele katolickim. Także dziękuję bardzo za uwagę. Następny temat to właśnie to będzie Bóg, gdzie będziemy mieli na początku dużą zgodność w temacie Ojca, Syna, przepraszam, w temacie Ojca, Ducha Świętego, no potem co do Syna, też będzie pewna zgodność, a co do skutków i owoców może już będą różne zdania i to może zostawimy sobie na następny raz. Rozumiem, że pytania padły w trakcie wykładu i w tej chwili już nie ma pytań. Dziękuję.